dziś opowiem Wam o prawdodziejce autorstwa Suzanne Dennard. Co prawda nie miałam teraz tej książki w planach, jak wiecie, ponieważ muszę czytać Harry'ego Pottera, ale rekomendacja Sary J. Maas, pozytywna opinia Cat Vloguje, do której link znajdziecie w opisie poniżej, jak również fakt, że mam tę książkę na półce, zrobiły swoje. Dodam też przy okazji, że bardzo lubię książki z mapami, a ta książka rzeczywiście zawiera mapę. Proszę bardzo, oto mapa, więc wiecie, nie miałam wyjścia, zabrałam się za czytanie i powiem... Tak, to było coś nowego, coś, z czym wcześniej nie miałam styczności, co nie zmienia faktu, że niektóre rzeczy dało się niestety przewidzieć już od pierwszych stron i mam tu przede wszystkim na myśli wątek miłosny, który mi nie podpasował. No chwała autorce za to, że nie ma tutaj trójkąta miłosnego i nie zanosi się na to, ale ten wątek miłosny jest, nie przesłania fabuły, pojawia się tylko tak powiedzmy chwilami, no ale pojawia się i jak dla mnie jest dość sztampowy i taki trochę pozbawiony chemii i krywiem, że wiecie, o co mi chodzi, także właśnie ten wątek miłosny, bo cała reszta to po prostu jedno wielkie wow. Zacznę od tego, że nasze bohaterki są czarodziejkami, jak chyba każdy w tym uniwersum, bo to chyba każdy włada jakąś magią, w końcu nazwa tego całego uniwersum czaroziemie do czegoś zobowiązuje. Safia jest jedyną w czaroziemiach prawdodziejką, zdolną zajrzeć w serce każdego człowieka, by rozszyfrować jego intencje. Gdyby wieść o jej umiejętnościach dostała się do wiadomości publicznej, to albo by ją zlikwidowano, wyeliminowano jako potencjalne zagrożenie, albo wykorzystano by ją w gierkach politycznych, ponieważ kończy się pewien rozejm, prawdopodobnie zacznie się wojna, nic więc dziwnego, że dziewczyna ukrywa przed światem swoje umiejętności. Jej najlepsza przyjaciółka Isolde jest z kolei więziodziejką, zdolną rozpoznać aurę każdego człowieka, ale to nie wszystko, ponieważ jej prawdziwe moce są tajemnicą również dla niej samej. I co tu dużo mówić, dziewczyny już na samym początku ładują się w takie tarapaty, że nie wiem co powiedzieć. Naprawdę po piętach depcze im krwiodziej. Mnich, który potrafi wyczuć zapach ludzkiej krwi, zapach ludzkiej magii, także nie ukryjesz się przed nim, bo jeżeli chociaż raz cię wyczuje, posmakuje twoją krew, poczuje, to nie uciekniesz przed nim, możesz uciekać, możesz się chować, a on i tak ciebie wytropi i dopadnie. Także jednym słowem dziewczyny mają przechlapane i to w ogóle nie wszystko, ponieważ dodatkowo zostają wciągnięte w różne polityczne gierki, także tu ciągle coś się dzieje. Jak nie bójki, to pościgi, jak nie pościgi, to różne zjawiska wywoływane za pomocą magii albo wydarzenia z udziałem szalenie niebezpiecznych, mitycznych stworzeń. Także ta książka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dynamiczna. Autorkę poniosła wyobraźnia. Świat, który wykreowała, to po prostu mistrzostwo świata, choć nie ukrywam, że na początku trudno się w to wszystko wgryźć, zrozumieć reguły, które nim rządzą, ponieważ autorka rzuca nas tak trochę na głębokie wody, prawie też od razu wciąga nas w różne polityczne gierki, do tego zarzuca nas różnymi dziwnymi nazwami, przede wszystkim nazwami różnych czarodziejów, czy jak ja to mówię, dziejów, którzy władają różną magią, magią ziemi, powietrza, wody i ognia, czyli mamy te żywioły, ale nie tylko, także jeżeli chodzi o tych całych dziejów, mamy tutaj wiatrodziejów, ogniodziejów, klątwodziejów, więziodziejów, słowodziejów, głosodziejów i tak dalej. Tych dziejów jest tutaj po prostu od groma. Do tego dochodzą nam bardzo takie różne takie nazwy rozmaitych nacji, narodowości, imperiów. Na przykład, nie pamiętam czy dobrze to zapamiętałam, masło maślane, ale Isolde była chyba nomadsanką, nomadsmanką, kimś takim, swoją drogą. No dziewczyna też niestety ma niezbyt fajnie, tak delikatnie mówiąc, ponieważ jej rasa wzbudza nienawiść w innych, gdziekolwiek się nie pojawia, to po prostu każdy ma ochotę coś jej zrobić, także współczuję Isolde. No i generalnie tych nazw jest tutaj od groma, czarodzieje oczywiście, każdy z nich specjalizuje się w jakimś innym rodzaju magii, także na początku trudno to wszystko spamiętać, ale im dalej w las, im bardziej zagłębiałam się w tę książkę, tym wszystko stawało się takie po prostu no jasne, choć tu przyznaję się bez bicia ten początek, pomimo tego, że od razu dałam porwać się akcji, to jednak mam wrażenie, że czytałam go tak trochę bez zrozumienia, że to zrozumienie przyszło później. Także, jeżeli chodzi o prawdodziejkę, jak możecie się domyślić, podobało mi się, ponieważ przede wszystkim było tu bardzo dużo akcji i bardzo dużo zwrotów akcji, a kiedy w książce jest bardzo dużo akcji, to właśnie tak zawsze się jakoś nakręcam i te zwroty akcji, one są naprawdę nieprzewidywalne, do tego świetne uniwersum oraz bohaterowie. Tym, co mi się bardzo w tej książce podobało, to to, że nie ma tutaj głównego bohatera, choć tytuł może
zasugerować coś innego, że wiecie, prawdodziejka, Safija będzie naszą główną bohaterką. Tak nie jest, ponieważ jest to książka przede wszystkim o przyjaźni. Ta relacja, która łączy Safię oraz Izolt, bardzo przypomina mi więź łączącą Rose Hathaway oraz Lisa Dragomir z Akademii Wampirów. Także ta przyjaźń wysuwa się tutaj na pierwszy plan, gra pierwsze skrzypce. Dziewczyny, one są tak oddanymi przyjaciółkami, że jedna za drugą jest w stanie skoczyć w ogień właściwie o każdej porze dnia i nocy, także jest to książka o przyjaźni i te wątki zostały tak porówno rozdzielone, nie tylko między dziewczynami, ale też trochę innych bohaterów, bo na przykład autorka bardzo fajnie poprowadziła wątek, rozbudowała wątek związany z krwiodziejem, który jest tutaj kimś więcej aniżeli tylko psem gończym, z nim też wiąże się pewna historia, tak samo jak z księciem Merrickiem, którego nasze bohaterki spotykają na swojej drodze i któremu prawdopodobnie poświęcony będzie kolejny tom. Merrick jest bowiem wiatrodziejem, a kolejny tom nosi tytuł Wiatrodziej, także coś jest na rzeczy, nie mogą się już tego doczekać, także jeżeli miałabym porównać tę książkę do na przykład książek Sary J. Maas, która jak się okazało jest przyjaciółką Suzanne Dennard, może właśnie stąd ta rekomendacja, albo i nie, w ogóle co ja wygaduję, ta książka zasłużyła na taką rekomendację, także dobra, nie było tego co przed chwilą powiedziałam. Jeżeli chodzi o Szklany Tron na przykład, bo czytałam tylko Szklany Tron Sary J. Maas, to bardziej podoba mi się jednak Prawdodziejka z uwagi na to uniwersum, które zostało tutaj stworzone, że ta książka jest taka nieszablonowa, że ci bohaterowie są też, wydaje mi się, tacy bardziej wyraziści niż ci ze Szklanego Tronu. Oczywiście mówię to tylko i wyłącznie w oparciu o pierwszy tom Prawdodziejki i pierwszy tom Szklanego Tronu. Nie czytałam kolejnych tomów, przede wszystkim Szklanego Tronu, które już wyszły i które podobno rozpierniczają system i to totalnie. Nie czytałam też z oczywistych względów kolejnych tomów tego cyklu. Nawet nie mam pojęcia, ile tomów będzie liczył, ale mam nadzieję, że sporo, ponieważ naprawdę bardzo mocno spodobał mi się ten świat. Mam tylko nadzieję, że w kolejnych tomach autorka jakoś bardziej urozmaici ten wątek miłosny, że coś tam zrobi, albo chociaż sprawi, żeby między bohaterami rzeczywiście była chemia. Mam też nadzieję, że nie spartoli kolejnego wątku miłosnego, który wydaje mi się, że się zawiąże, jak również, że poleje się tu zdecydowanie więcej krwi, ponieważ ta końcówka w tej książce też prosiło się o akcję w stylu Martina. No wiecie, rachu ciachu, lecisz do piachu i kurde, no nie było tego, nie było tego, tak żałowałam, że tego nie było, to znaczy nie to, żebym chciała, żeby któryś z bohaterów zginął, ale to aż się prosiło o trochę brutalności, także mam nadzieję, że w kolejnych tomach poleje się krew i że tej krwi będzie dużo, że ta książka stanie się taka brutalna, bardzo bym tego chciała, bo póki co no jest dobrze, ale wiem, że mogłoby być lepiej, także Prawdodziejkę polecam wam bardzo, ale to bardzo gorąco, moim zdaniem to bardzo dobry początek prawdopodobnie bardzo dobrego cyklu i bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!